Proszę Państwa, 6 minut po godzinie 10, tym samym jesteśmy już w bloku programowym po 10. Pan poseł Kaczmarczyk, bardzo proszę, ma głos. O, dziękuję panie redaktorze, witam. O, proszę. Myślę, że do tematów kilka się przewinęło przez te ostatnie pół godziny, bo nie odniosłem się na pewno do kwestii tych upolitycznienia ryb oraz ministra, który nadużył tych swoich przywilejów. Myślę, że pierwsza rzecz to tak króciutko chciałbym się odnieść, bo chodzi o kwestie związane z kopalniami, bo dzisiaj słyszy się, że to zasolenie algi to wina kopalni i za chwilę się okaże, że niektórzy ministrowie będą mówić, że trzeba kopalnie zamykać, bo wtedy ryby będą zdrowe i wróci wszystko do normy. Ja bym bardziej postawił na to, by zamiast Odry robić rezerwat przyrody, żeby pływać po Odrze, czyli po prostu doprowadzać tlen do wody poprzez to, że żegluga śródlądowa powinna być domeną gospodarki polskiej. Do tego bym zachęcał obecny rząd, bo być może te ryby będzie to pretekst do tego, by cały czas dalej atakować i wygaszać kopalnie. To odnośnie tego. Natomiast jeśli chodzi o ministra i ten przejazd, to z jednej strony no to oczywiście jest to nadużycie i trzeba się temu przyjrzeć. Jeśli chodzi o jego zatrudnienie, no to dzisiaj ta pani jest kozłem ofiarnym, no bo ona też już nie pracuje, więc najlepiej zwalić wszystko na tą jedną osobę. A z drugiej strony, jak panowie i panie tak dyskutowaliście na ten temat, to tak się zastanowiłem, kiedy poseł jest na urlopie, kiedy poseł pracuje i jak to wynika z ustawy. Bo często jest tak, że właśnie na tych wszystkich kruczkach prawnych posłowie i też ministrowie są łapani, bo ja jestem przede wszystkim za tym, żeby był mocny mandat, a nie budowana taka narracja tylko i wyłącznie linczu na politykach. Oczywiście flota, bo to też się nie zgodzę, flota, jeśli chodzi o ministerstwa, musi być skuteczne też pod kątem przemieszczania się, bezpieczeństwa. Kierowcy muszą być odpowiednio wynagradzani w tym zakresie. To ja nie chcę, żeby robić z państwa dziadostwo. A z drugiej strony, jeśli chodzi o mandat poselski i kwestie immunitetowe, to często politycy zamiast rozmawiać o tym, z kim mogą się spotkać i dlaczego, i nie mając ostrzeżeń ze strony służb w kontekście rozmów, które prowadzą, a widzimy, że szpiegów mamy mnóstwo w sytuacji wojennej, ukraińskiej i rosyjskiej, jeśli chodzi o obecność tych szpiegów na terenie Polski. Więc tutaj bardziej bym się pokusił o zabezpieczenie posła w te rzeczy. Bo z drugiej strony te kruczki cały czas istnieją, one istniały od zawsze, a to się sprawdza w oświadczeniu, czy na kwiatki za dużo nie jest wydane, a czy na kilometrówkę, a czy na telefony komórkowe, czy rozmowy, jakby tego jest mnóstwo, więc teraz ja jestem za tym, żeby to usystematyzować. Panie pośle, ale usystematyzowanie jest proste, ono jest banalne, ono prawie jest tak jak definicja CEPA, no. Auto służbowe jest autem służbowym. Tak, tylko widzi pan, teraz na przykład jest moda na to w parlamencie, bo pojawiły się takie możliwości, że wielu posłów bierze, bo ja mówię o pośle, bo to jest łatwiej teraz wytłumaczyć, bo jest to też takie nie do końca dookreślone. Poseł może sobie wziąć auto w wynajem i jeździć nim jako swoim autem służbowym na biuro poselskie. I on po prostu płaci biuro poselskie miesięczny ryczałt tego wynajmu i na przykład wynajmuje je na 2 lata. I teraz mi proszę powiedzieć, czy poseł, który pełni mandat 24 godziny na dobę, na urlopie będąc, również ten mandat pełni, czy tym autem powinien jechać, nie powinien jechać na urlop, ale czy może? No i teraz, czy to jest etyczne, czy nieetyczne? Znaczy, ja powiem panu tak, że bardziej jest to etyczne, kiedy pan, mając mandat, został wybrany na 4 lata i przez 4 lata pan ten mandat będzie piastował, aniżeli będąc wiceministrem z nadania politycznego, którym się dzisiaj jest, a jutro się już nie jest. No, no właśnie, ja powiem tak, dobrze, że wyborcy weryfikują co 4 lata nasze działania, ale ja jestem za takim prostym rozwiązaniem. Niech to będzie niekoniecznie wysoka, bo to też zaraz ktoś powie, że każdy patrzy na swój interes. Niech to będzie jakaś określona kwota i polityk niech z niej korzysta po prostu, bo to jest tak, że tych kruczków różnych, hotele, zaraz się okaże, że ktoś wyjechał służbowo, wziął pieniądze na hotel, tam potem to rozliczył, nagle się okaże, że tam pojechał z rodziną na wakacje. Takie sytuacje też się zdarzały, nie wszystkie wychodziły na jaw, więc ja już jestem trochę zmęczony tym,
tymi atakami też i tym rozmowa o tym prowadzona jest tylko i wyłącznie dlatego, że to nie jest jasne, nie jest usystematyzowane i potem każdy się dziwi, że nagle zrobił coś niewłaściwego, więc ja jestem za tym, żeby to usystematyzować, a rzeczywiście tak jak pan powiedział, jeśli chodzi o te ministerialne kwestie, to na pewno przy urlopach jest to łatwiej to zrobić, no bo po prostu to jest funkcja z nadania, ale przy pośle sam pan powie, panie redaktorze, że w kwestii na przykład tego samochodu służbowego pojechania na wakacje, a jednocześnie w ustawie, że poseł pełni mandat 24 na dobę non-stop, no to teraz jest pytanie, czy on powinien, czy nie powinien, a jeśli pojechał, no to źle zrobił, ale czy mógł. No i to teraz będziemy znowu w tym sosie się tutaj, będziemy się gotować. Pani Jolanta, co ja pani tylko wyjaśnię, że ten no, kolega z lewicy nie jest posłem, to po pierwsze. To jeszcze gorzej. On jechał tam jako wiceminister, no, został wiceministrem, wziął urlop i jechał tam jako, jechał samolotem służbowym nie ministerstwa, tylko tej jednostki związanej. Pracował wcześniej. No, z której już odchodził, nie? Cwaniaczek. Który już nie pracował. No, generalnie no, to jakbym się zastanawiał, co bym ja zrobił, tego propozycję dostał, to wpierw pojechał na urlop, jeżeli taki urlop miałem zaplanowany, a potem objąłbym takie podsekretarza stanu, czy subsekretarza stanu. No, ale jesteśmy z różnych pokoleń. Kiedyś były troszkę inne standardy, dzisiaj wśród młodych jest trochę inaczej. Tyle. No ale powiem, wie pan, ale to standard standardem, ten człowiek jest wiceministrem sprawiedliwości. No minister, znaczy premier powołał no, kandydata z lewicy, to było miejsce dla lewicy. Nie, no jasne, ale... On i ma kwalifikacje, bo jest radcą prawnym, no postąpił jakoś tam nagannie, no pewnie to odcierpi swoje, no bo cudów nie ma, nie? Czyli ja rozumiem, że pewnie dzisiaj mówienie o tym, że powinien sam honorowo podać się do dymisji jest głupotą, nie? Panie senatorze, mówienie dzisiaj o tym, że sam dobrowolnie powinien podać się do dymisji, to pewnie czysta głupota, nie? I takie politykierstwo. No, ja powiem tak, jak byłem wicewojewodą, dwukrotnie się podawałem do dymisji. Jakby się nie podobały pewne rzeczy, które się działy wokół urzędzie czy wokół urzędu, no premier nie przyjmował dymisji. Dwóch premierów, trzy razy się podawałem nawet. I byłem, mówię, miałem trzech premierów swoich, znaczy byłem dłużej niż... No tak, tylko proszę zauważyć, panie senatorze, że to nie jest wywiad z senatorem Witkowskim, a właściwie tworzenie jego jego biografii. Jedno zdanie. Panie pośle, sekundę. Małych złodziejaszków wieszacie, wielkim nisko się kłaniacie. Bodnar ma się nie podawać do dymisji, a facet za przejazd ma się podać. Ja wolę, żeby się Bodnar podał, a ten, żeby wytłumaczył i normalnie prowadził politykę Ministerstwa Sprawiedliwości. No i co na to pan senator? No generalnie w polityce jest tak, że stanowiska ministrów i wiceministrów są stanowiskami politycznymi. No skoro jest koalicja i małych złodziejaszków wieszacie, wielkim nisko się że w tym ministerstwie był wiceminister, był nawet sekretarzem stanu poprzednik, który został europosłem i to miejsce jest. No i przychodzi człowiek z kwalifikacjami, bo tego nie można kwestionować, radca prawny i tak dalej, więc ma kwalifikacje, żeby być wiceministrem w Ministerstwie Sprawiedliwości. No to no, minister Bodnar, no, no, mając jak gdyby, znając umowę koalicyjną, no to takiego desygnuje. Ale Bodnar łamie proponuje premierowi powołania. Posłów, tak samo było rok temu w rządzie Zjednoczonej Prawicy. No tam no, Ziobro obejmował jakiś tam urząd i w tym urzędzie rządził. I nikt mu nie jest innych partii, które wchodziły na skład, mogli go sugerować rozwiązania, ale generalnie była zasada taka, jakiś tam podział. No dobra, słyszał pan, panie senatorze, o takim numerze z autem służbowym u Ziobry? Nie słyszałem, chociaż słyszałem o piknikach, które organizował i to one kosztowały dużo więcej milionów niż ten przejazd do Słowenii. Tak. A myślę, że te pieniądze pan Ciążyński odda, jeżeli były rzeczywiście wydane zgodnie z tym regulaminem, który podpisywał. Zresztą sam będę do tego go namawiał, czy władze partii, bo to jest koalicyjna partia Nowa Lewica. A, Wirtualna Polska tam puentuje ten artykuł tam takim zdaniem, że to bliski przyjaciel Czarzastego. Ale zobaczcie, słaby no, polityk, Włodzimierz Czarzasty jest mocny, łamiący Nowej Lewicy, wsadzający trudno mu odebrać prawa desygnowania osób współpracujących z nim na stanowiskach, szczególnie jak pan Ciążyński miał kwalifikacje i jest radcą. Ale dlaczego pan po raz kolejny mówi, że pan Ciążyński ma kwalifikacje tylko dlatego, że wiemy, że jest radcą prawnym? Czy każdy radca prawny ma kwalifikacje, żeby być ministrem? No chyba nie. No chyba nie. No chyba moralność tego pana i etyka jest tak zachwiana, że akurat ministrem sprawiedliwości, czy wiceministrem sprawiedliwości być nie powinien.
to, że on skończył studia, jest radcą prawnym, to go nie predestynuje do tego, żeby zostać ministrem w rządzie. No przepraszam bardzo. Panie redaktorze, ja bym chciała podsumować te przepychanki tutaj, no nie wiem, czy już mogę mówić, bo wszyscy się tak ożywili, jak chodzi o publiczne pieniądze, a problem wspólny to są publiczne pieniądze. Kto się na nie składa? No dzisiaj w większości emeryci, bo ich jest ponad 10 milionów z tego, co się orientuje. Ja to się bardzo cieszę, że państwu udało się zrealizować ten postulat. Ale proszę mi pozwolić dokończyć. I oni ciężko harowali całe życie, nie mieli czterodniowego dnia, tygodnia pracy, pięciodniowego, pracowali w sobotę i oni teraz się zrzucają na te pieniądze polityczne, publiczne w dużej mierze. A tutaj każdy się kłóci, a bo ten był posłem, a ten był ministrem, a ten mógł. Nie, to są publiczne pieniądze i ich nie wolno dotykać, jeżeli to nie są sprawy publiczne. Sprawy związane ze sprawami publicznymi właśnie. I ja to uważam, rozumiem, że nawiązuje pani do tego wyjazdu, tak? Nawiązuje do wyjazdu i do wszystkich innych nadużyć publicznych. No to szukajmy plusów. No, ale proszę mi pozwolić dokończyć. Na publiczną ja plażę uważam, pojechać. Bo tu padły takie pytania, to wy się możecie wstydzić, to my się, wszyscy politycy się mają wstydzić, żeśmy się nie dorobili takiego mechanizmu, który, jeżeli tylko jakiekolwiek nadużycie, małe, duże, jest, to ten mechanizm sprawdza to, jeżeli to się da naprawić, to jakaś kara grzywna, jeżeli to jest zbyt duże, jest wyrok o złym używaniu tych pieniędzy publicznych i ten człowiek wypada z polityki i już więcej nie wraca do tego. Taki mechanizm powinni wszyscy politycy wypracować, a nie kłócić się o to, czy tamten ukradł lepiej, czy ten ukradł lepiej, tylko mechanizm, który będzie działał po prostu automatycznie. Na pani ręce w imieniu wszystkich emerytów chciałem złożyć serdeczne podziękowania za to, że jako trzecia droga dowieźliście te obietnice wyborcze dla emerytów, że nie będą płacić żadnych podatków. Naprawdę, emeryci są państwu zobowiązani do czternastki dostali. To znaczy, jeżeli chodzi o emeryturę bez podatku, to ja jestem ogromnym zwolennikiem tego rozwiązania, dlatego że ci ludzie się już naharowali, tak jak przed chwilą powiedziałam. A jeżeli chodzi o to, jak te pieniądze idą, czyli one są w budżecie, idą do emeryta, wracają do budżetu i głównie się emituje CO2 przy takim pustym, bezsensownym przebiegu tego pieniądza. I jak najbardziej jestem zwolennikiem tego rozwiązania i mam nadzieję, że on zostanie dowieziony. Ciężka sprawa jest czasami z jakimiś słusznymi projektami, ale trzeba walczyć. No to prosta rzecz, trzeba odpowiadać za siebie, jeżeli się w kampanii wyborczej coś obiecuje, to trzeba to... Nie ma końca kampanii, przepraszam, kadencji. Jeżeli się obiecało to w kampanii wyborczej i społeczeństwo wybrało daną partię czy danego lidera i on ma wpływ dzisiaj na władzę, to on powinien zrobić wszystko, bo to jest jego obietnica wyborcza. Zgadzam się z panem. W związku z tym, no to już będzie rozliczane. Ja się cieszę, że Prawo i Sprawiedliwość, przynajmniej gdy rządziło, wykonywaliśmy to, co obiecywaliśmy w kampaniach wyborczych i mówiliśmy o tym, że staramy się być konkretni. No, obecna koalicja ma z tym wiele problemów, natomiast odnosząc się tylko do tego, słusznie, co pani powiedziała, że politycy powinni też pilnować i weryfikować się nawzajem. No niestety, nie nawzajem, że stworzyć mechanizmy, które by wykluczały działał, ludzi, którzy są niemoralni, złodziejami, nieetyczni, etc. Po prostu każde nadużycie, żeby sprawdzali. No tak, ale, i ale szanowna pani, no to pierwszą rzecz mogę powiedzieć, no to niech każdy zacznie też od siebie i w swoich środowiskach. Dzisiaj koalicja rządząca ma ten wpływ i ten przywilej, że w Sejmie ja mogą. Taki mechanizm, że w Sejmie i w Senacie mogą znieść na przykład immunitety osobom, którym prokuratura stawiała zarzuty, na przykład pan Grodzki, opisywany dzisiaj w Gazecie Polskiej. Dlaczego prawie chyba 1000 dni już ten immunitet jest jego utrzymywany i pan Grodzki sam nie zrzeknie się immunitetu, skoro jest niewinny, nie stanie przed tym niezawisłym, wolnym sądem i zostanie zweryfikowany, więc takich przykładów możemy mnożyć. Może dlatego, że prokuratura wycofała w międzyczasie akt oskarżenia. Może dlatego. O immunitet, proszę to państwa, należałoby go w ogóle znieść dla wszystkich. Na temat dowożenia obietnic wyborczych to mamy sondaż na zlecenie Super Expressu przez Instytut Badań Polster zrobiony. Wychodzi z niego, że ponad 62% ankietowanych uważa, że politycy KO, Lewicy i Trzeciej Drogi
nie realizują zapowiedzi, o których mówili w trakcie kampanii wyborczej. Sprawa prosta. 62%. Nie 52, nie 42, nie 32, ale 62. No dobrze, więc jest jeszcze cała kadencja. Akurat moje środowisko polityczne nie obiecywało nic w 100 dni, bo to jest nierealne. To chyba... No, zachęcam, żeby nie wierzyć w takie obietnice, bo one zaraz u źródła są niewiarygodne. No pewnie. Ale mamy całą kadencję i po zakończeniu tej kadencji wyborcy ocenią, kto najlepiej zrealizował swoje obietnice, kto najlepiej rządził, co zrobił dobrego dla wszystkich. I każdy będzie mógł swój głos oddać na... Ryszard Petru, proszę państwa, też z Koalicji Trzeciej Drogi. Mówi o tym, że tam z ministrem Domańskim, czyli ministrem finansów, już się w miarę podogadywali w sprawie składki zdrowotnej. Ona, rzecz jasna, dla przedsiębiorców nie będzie taka, jak była przed wprowadzeniem Polskiego Ładu, choć taką miała być. Ale tak jak pani Jolanta mówi, no naiwny ten, przynajmniej naiwny ten, kto uwierzył w te bajki. Natomiast... Znaczy, nie mówiłam o tych sprawach, tylko o tym, że coś się da zrealizować w 100 dni, bo to jednak, bo to jest kadencja, żeby pracować całą kadencję. Mm-hmm. No dobra, to państwo zrozumieli. Natomiast generalnie puenta jest taka, że to przedsiębiorcy jakąś tam zniżkę dostaną na składkę zdrowotną, a wypracujący... Środki trwałe. A wypracujący na podstawach umów o pracę będziecie dalej bulić i żadnego odpisu nie będziecie mieć. Super. Pan senator. Dlatego Lewica no, nie do końca się zgadza z tą koncepcją. Jeżeli składka zdrowotna ma być w jakiś tam sposób zmieniana, to trzeba uwzględnić w tym interes wszystkich grup, przede wszystkim pracobiorców, bo tych w Polsce jest najwięcej. Kilkanaście milionów ludzi, którzy pracuje na umowę o pracę i płaci znacznie więcej proporcjonalnie tak zwanego ZUS-u czy tych opłat, niż wielu, wielu przedsiębiorców, no szczególnie chociażby rolników i tych, co mają nawet wielkoobszarowe gospodarstwa. Albo tych, którzy prowadzą działalność na podstawie spółki, nie? Nie, też. To przy spółce już jest inaczej. Ale generalnie tak, nie wchodząc w szczegóły, my chcemy taki system niekoniecznie związany z indywidualnym odpisem na składkę zdrowotną. Tylko system, który obowiązuje w wielu państwach, a więc finansowanie służby zdrowia, tej popsutej w 1999 roku tą reformą Buzka, gdzie tam zrobiono powiatowe szpitale, wojewódzkie szpitale, ministerialne szpitale, jeszcze inne szpitale, co spowodowało rozgardiarz, namnożenie się stanowisk kierowniczych w dyrekcjach, rozbudowanie no, całej administracji, a dla lekarzy i pielęgniarek pieniędzy do dzisiaj brakuje. Więc dlatego proponujemy takie rozwiązanie, że to będzie finansowanie ze środków publicznych, no tak jak wszystko inne jest finansowane. A głównym składnikiem jak gdyby budżetu państwa to między innymi jest VAT. No więc generalnie będzie to finansowane z VAT-u. Oczywiście ktoś na to te pieniądze musi zebrać. W związku z tym propozycja jest taka, żeby to jednak były jakieś odpisy, ale na poziomie kilku procent, nie przez 10%, od firm, troszkę więcej osoby prawne, troszkę mniej firmy prowadzone przez osoby fizyczne, to będzie 9%, jeżeli to wejdzie w życie, bo to oczywiście jest przedmiotem ciągle dyskusji, a 6% przy osobach fizycznych, tych, co prowadzą działalność gospodarczą. Więc inny system finansowy, ten system finansowania służby zdrowia jest niesprawiedliwy dla podatników i niewydolny finansowo, no bo większość szpitali przez te lata ostatnie się w olbrzymi sposób zadłużyła. W ogóle trzeba się zastanowić w przyszłości, czy rzeczywiście w każdej miejscowości, w każdym powiecie musi być wielooddziałowy szpital. Wiadomo, podstawowe rzeczy, dziecięce. No i wreszcie, proszę państwa, Lewica ma kręgosłup i ma odwagę i mówi wprost. Będą likwidowane szpitale miejskie, powiatowe. Nie, no tak, no jak. Likwidowane, ale dam panu przykład z ostatniej soboty czy soboty. Moi małżonce byliśmy na wyjeździe. No rano boli oko, olbrzymi ból, tam maści, nic nie pomagają. Dzwonimy, szukamy pomocy. Dzwonimy do szpitala w miejscowości M. Rodzinna, powiatowy szpital. Oczywiście można przyjechać, mamy dyżur, wszystko okej. Okay. No to jedziemy ileś tam kilometrów. Okazuje się, że na miejscu nie mają lampy, którą można zaświecić w to oko, żeby można zobaczyć, co tam jest.
No, okazuje się, że NFZ ma podpisany z jakimś okulistą stały dyżur. No to próbujemy tam się dodzwonić. Po godzinie ktoś odzwania i pani mówi, dzisiaj doktora nie ma, ale możecie pojechać albo 100 kilometrów w jedną, albo w drugą do miasta wojewódzkiego, bo tam na pewno zobaczą, co w tym oku jest. No na szczęście doświadczona aptekarka zapisała jakiś tam preparat, no, który pomógł. No niestety, powiem tak, budynki nie leczą. Leczą lekarze, pielęgniarki i dobrzy aptekarze. No niestety wszyscy, olbrzymie pieniądze władowaliśmy w bazę, natomiast w tych budynkach no, są puste sale i nie ma tych, którzy mają leczyć. Panie senatorze, ale wie pan, pani Jolanta nam powiedziała tutaj taką szczerą prawdę, żeby nie dać się nabierać politykom i ja w tej zasadzie hołduję od dawien dawna. Dlatego z takim dystansem mogę do tej polityki podchodzić. Natomiast pan senator nam powiedział drugą prawdę, że te szpitale powinny zostać zlikwidowane. Nie powiedziałem zlikwidowane. Ma być podział kompetencji. Jeżeli są szpitale, przykład jedną dopiero 20 albo 30 km. Panie senatorze, podział kompetencji to podobnie brzmi, jakbyśmy powiedzieli, nie wiem, zrównanie przez likwidację albo... byśmy powiedzieli, że będzie reforma właśnie przez likwidację. No do tego to nie zmierza. Tym bardziej, że ja państwu przypomnę, od 13 grudnia, a konkretnie od 15 października, zgodnie z zapowiedziami, mamy przecież sytuację taką, że nie stoimy w kolejce do lekarza specjalisty, że szpitale stoją dla nas otworem. Że specjalista dzwoni do Witkowskiego czy do Klarenbacha i pyta się, czy przypadkiem któryś z nas by dzisiaj czegoś nie potrzebował. No taką wizję wyborcom żeście przedstawiali. Nie będzie kolejek do specjalistów, służba zdrowia będzie inaczej funkcjonowała. No to masz pan, panie senatorze, jak panu funkcjonuje teraz. No. Ja twardo stąpam po ziemi i takich rzeczy nie obiecywałem, bo nigdzie na świecie nie udało się zaspokoić w 100% oczekiwań chorych w stosunku do lekarzy. Nigdzie. Nie ma takiego systemu. Ja zwiedzałem, w pewnym momencie, jak byłem radnym wojewódzkim, byłem i w Czechach, i w Austrii, i w Szwecji, i tak dalej. Kraja, które się chwalą pewnymi rozwiązaniami, nie da się. Tym bardziej za plecami mamy firmy farmaceutyczne, które opłacają różnych dziwnych specjalistów, którzy dbają tylko o to, żeby sprzedawać lekarstwa. Proszę państwa, ja nie wierzę w to, co słyszę, panie senatorze. Lekarstwa same też nie leczą, bo musi być, tego pacjenta musi przyjąć fachowy lekarz, obsłużyć fachowa pielęgniarka i to jest jakiś tam sens. Samymi lekarstwami się nie wyleczymy i same budynki też nie będą leczyć. Pani Jolanto. Czy to jest w ogóle taki zamysł i koncepcja koalicyjna? Jeżeli chodzi o służbę zdrowia, to jak długo żyję, zawsze była zła i w niczym się nie poprawiła, bo miałam w mojej rodzinie osoby ciężko chore, przy których byłam, walczyłam z tym systemem służby zdrowia i muszę powiedzieć, że żeby chorować, to trzeba mieć końskie zdrowie, bo inaczej i się nie da rady temu systemowi opieki zdrowotnej. Po pierwsze, ten system informatyczny, który jest teraz wprowadzony, to on może i jest, ale on jest dla wielu ludzi bardzo niekomfortowy, trudny, żeby przez to przebrnąć, zapisać się, dowiedzieć się, gdzie mamy wizytę u specjalisty i tak dalej. Ja zauważyłam bardzo dobrego specjalistę od służby zdrowia, pana Andrzeja Sośnierza, który nie jest w tej chwili posłem, ale ja się nie spotkałam z drugą osobą, która ma taką wiedzę na temat systemów służby zdrowia. Niestety ani PiS, ani obecna władza go nie wykorzystuje, a podpowiadam, żeby skorzystać z jego ogromnego doświadczenia. I chciałam Ale ekspertem, przepraszam, od służby zdrowia dzisiaj jest, zdaje się, Izabela Leszczyna. I chciałam na taką jedną rzecz zwrócić uwagę, że system to nie jest tak łatwo zreformować tą służbę zdrowia, bo kiedyś w jednym ze śląskich miast była wielka afera medialna, że się chce likwidować tam jakiś oddział. Ja się tym zainteresowałam, dotarłam do opracowania firmy konsultingowej co do restrukturyzacji tego szpitala i zdziwiłam się, że to było bardzo mądre opracowanie, bo na przykład były 3 oddziały, gdzie osoby łóżka były niewykorzystane w ciągu roku. I ta firma konsultingowa postanowiła
postanowiła właśnie, żeby nie tracić tych pieniędzy, które były niewykorzystane, stworzyć z trzech oddziałów jeden taki nie internistyczny, ale łączący kilka specjalizacji. I co? I uważam, że lobby ordynatorów za tym stało, no bo trzech straciłoby stołek ordynatora, a miał powstać jeden tak, aby te pieniądze, które tam idą, były wykorzystane i tak dalej. No dobra, jakaś rada nadzorcza szpitala, jakaś rada społeczna, wie pan co? Jakiś zarząd szpitala. No właśnie, no właśnie, wszyscy się o to kłócą, a nic tego, nikt tego nie robi. A to był szpital jaki? Miejski, gminny? Miejski. Jaki? Miejski. No to mamy jeszcze zarząd miasta, który pewnie decyduje o tym, nie? No właśnie, ale jednak media zrobiły koło tego szum, że chcą nam likwidować, podburzyli ludzi, którzy też protestowali, a gdyby się wgryźli w to, co tam było planowane do zrobienia, to uznaliby, że tam była bardzo dobra ta reforma. I rozumiem, że PSL i pani, czyli Koalicja Trzeciej Drogi, jesteście też za reformą służby zdrowia polegającą na likwidacji oddziałów i szpitali. Nie. Nie, jestem za zbadaniem wykorzystania, to co mówiłam wcześniej, każdego grosza z publicznych pieniędzy. No jeżeli okaże się, że oddział, dajmy na to, w tej ma miejscowości 8 łóżek, a jest wykorzystany. Jest niewydolny, a w miejscowości nie. Y jest wydolny. Tam było co innego, było 8 łóżek, a 2 były wykorzystywane na okulistyce bodajże, więc a za 8 było płacone, więc trzeba wtedy tak zreformować, żeby dopasować ten szpital do dwóch tej łóżek. Sytuacji. No to się okaże, że jest całkowicie deficytowy. Nie. Bo tam przez cały rok były wykorzystywane średnio dwa łóżko osoby, jakoś taka była ta jednostka, a 6 leżało nieużywanych. Ale to co, chciałaby pani dwie osoby na jednym łóżku kłaść, czy jak? Bo ja już powiem szczerze, nie rozumiem. Panie redaktorze, to ja to panu jeszcze raz wytłumaczę. Był oddział, który miał 8 łóżek. Tak. A pacjentów w tym mieście było na 2 łóżka przez cały rok. 2 osobołóżka. 6 leżało pustych, niewykorzystanych. I tam była, i drugi oddział również miał podobną sytuację. I ta firma stwierdziła, że trzeba je połączyć. No i to jest logiczne. No właśnie, ale ordynator, nie wiem kto za tym stał, ale media od razu. A byłoby to w tym samym szpitalu? Tak. No to proszę państwa, to jest też genialne. Dwa oddziały takie same w jednym szpitalu. Nie dwa oddziały takie same, połączenie kilku specjalizacji w jeden oddział i jeden ordynator. Zamiast 3 ordynatorów i łóżka niewykorzystane. No dobra, to jeżeli to miała być okulistyka, bo rozumiem, że o okulistyce rozmawiamy. Nie chcę tu, i to jest tak, że my jako w takim programie publicystycznym nie uratujemy tej służby zdrowia. Prawdziwa reforma będzie trudna, dokładna, dla każdego szpitala inna. No, pani Leszczyna już powiedziała, że jak mówiła przed wyborami, że jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki kolejki, sytuacja w służbie zdrowia, czary mary, ciach i się zmienia, to po wyborach stwierdziła, że tak się nie da. Odkrywcze bardzo. To ja to wiedziałam od zawsze, bo jakoś jak chodzę do służby zdrowia. I dlaczego pani ministrą nie została? No, no właśnie. Nie, bo wiedziałam. To nie, może dlatego. Ale wszyscy co ludzie, którzy mamy styczność ze służbą zdrowia, no przecież my się tam ze ścianą spotykamy, jeżeli chcemy coś załatwić, wyleczyć i tak dalej. Ile nas kosztuje opieka nad osobą chorą? No ja już nie będę opowiadać, co się dzieje w szpitalach, jak byłam blisko mojej mamy, która chorowała i zmarła, to no straszne rzeczy tam były. Panie senatorze, to ile kilometrów żeście stuknęli z żoną? Stówka. No nie wiem, znaczy no 60, bo nie pojechaliśmy ostatecznie do tego szpitala wojewódzkiego, jednego czy drugiego, po 2 miasta wskazano. Tylko mądra aptekarka, doświadczona. Dobra, szpital wojewódzki, jak pan mówi, a pan z Wielkopolski, czyli rozumiem, że podległy Platformie Obywatelskiej. Co Platforma? Miałem do wyboru albo Gorzów Wielkopolski, albo Poznań. A no dobra, i kto tam? Szpital powiatowy w miejscowości M, powiedzmy. Więc, ale ostatecznie skończyło się tym, że naprawdę. A wy tam przypadkiem w koalicji nie jesteście w tym zarządzie? No jesteśmy, jeżeli nie. No to jeżeli wy jesteście w koalicji, w zarządzie, szpital jest wojewódzki, czyli podlega pod wojewodę, to co, wy nie jesteście w stanie tego ogarnąć? Panie redaktorze, ja mówię o szpitalu powiatowym, a nie szpitalu wojewódzkim. No ale wspomniał pan o wojewódzkim, dlatego się dopytuję. To sugestia kogoś, kto odzwonił z lekarza tak zwanego dyżurnego. Okulistyka jest z NFZ chyba podpisywane, że tam ileś godzin dyżuruje. No i w tym miejscowości M taki dyżur miał być.
No, dzwoniła osoba, że dzisiaj doktora nie ma, no wiadomo, to był długi weekend. No i odesłała mi, jak chcecie państwo jechać, to sugeruję albo Gorzów, albo Wielkopolski, albo Poznań. Czym Gorzów, no dobra, tak jeszcze, żebyśmy sobie wyjaśnili pewne sprawy do końca. To osoba odzwaniająca już wiedziała, do kogo odzwania, czy nie? Nie, to żona dzwoniła z tego telefonu. Ja tak w sprawach nie mówię, że jestem senatorem i zaczynam rozmowy od tego. Tylko ona zadzwoniła. Ja byłem w charakterze kierowcy. Rozumiem, że żona jak dzwoni, też się nie przedstawia, że senatorowa, nie? Nie mamy takich zwyczajów. No to bardzo dobrze, proszę państwa, to przynajmniej macie sugestię, że z tej miejscowości M, to zamiast w tej miejscowości M, to albo Poznań, albo Gorzów, no. No, generalnie powiedziałem tak, powiedziałem, więcej fachowców, więcej władzy też dla pielęgniarek, szczególnie przygotowanych zawodowo. Trochę trzeba zastanowić się, czy nie wrócić do, czy każda pielęgniarka musi mieć wyższe studia, bo to oczywiście w jakiś No niestety sposób. Do tego, od tego pan już nie ucieknie. Ja też o tym wielokrotnie rozmawiałem, chociażby z Pawłem Bejdą, obecnym wiceministrem obrony narodowej, i okazuje się, że niestety nie, bo żeśmy się na to zgodzili, wchodząc do Unii, że każda pielęgniarka musi mieć magistra. To nie jest do końca prawda, bo udział w tych czasie tego, to nie jest wymóg Unii Europejskiej. Przykład chociażby naszych sąsiadów zachodniej granicy, tam takich wymagań nie ma. Co innego jest przygotowanie zawodowe i kompetencja, co innego jest wymóg studiów, więc to są dwie różne rzeczy. Więc to nie był wymóg Unii. No to w takim razie kto tutaj celowo robi propagandę, że to jest wymóg Unii? Była taka tendencja, już nie powiem, ale była taka tendencja, że wszyscy musimy, znaczy, że po co nam uczelnie techniczne, po co nam technika, ważne, żeby mieli matury i najlepiej studia ogólnokształcące. Mhm. I był na początku XX wieku taki trend, kształciliśmy olbrzymie ilości i prawników, i historyków i tak dalej. Mamy ich praktycznie nadmiar, trzeba uczciwie powiedzieć, a brakuje inżynierów, bo niestety oni są potrzebni w zawodzie, brakuje także nauczycieli zawodu, ponieważ już prawie nikt nie chce być nauczycielem zawodu, bo są wymagania dość trudne, pedagogiczne. A przepraszam, żeby kogoś nauczyć układać cegły, czy ten ktoś musi mieć wyższe studia pedagogiczne albo dwuletni kurs pedagogiczny? Nie. Rozmawiam o tym z Ministerstwem Edukacji. Miałem spotkanie jako komisja senacka z trzema ministrami edukacji i być może to się zmieni, jeżeli chodzi o nauczycieli zawodu. Natomiast co do studiów i pielęgniarek, są... A przypomnij mi pan, kto tam jest ministrem edukacji? Barbara Nowacka. Zdaje się chyba też z Lewicy, chociaż nie, ona kiedyś była w Lewicy, dzisiaj jest w Koalicji Obywatelskiej. A wie pan, no, pani Barbara Nowacka... Barbara Nowacka była wiceprzewodniczącą Federacji Młodych Unii Pracy, no ale z czasem się rozwinęła. No i jest teraz w inicjatywie polskiej, i w ten sposób jest w Koalicji Obywatelskiej. Tak. Wie pan, że Barbara Nowacka jako minister edukacji i nauki ma straszny problem, bo ona na przykład nie jest w stanie, ona, czyli pani minister, nie jest w stanie się doliczyć i powiedzieć, ilu małych Ukraińców zacznie chodzić do szkoły podstawowej w tym nowym roku szkolnym? A kto to wie? No jak kto to wie, no to zakładam, że resort edukacji wiedzieć powinien. A jeżeli pani minister, przepraszam, dokończę tylko myśl, a jeżeli pani minister strzela danymi, że będzie to albo 20 tysięcy, albo 160 tysięcy, to powiem szczerze, to dość śmiesznie brzmi, nie? Po wybuchu wojny w Ukrainie był masowy eksodus Ukraińców, i to z dziećmi, z rodzinami, do Polski. Potem był dość swobodny przepływ w jedną i drugą stronę i nikt to nie kontrolował. I to nie jest atak na rząd PiSu, czy tam ministra Wawrzyka, czy innego ministra, ktoś tym zajmował. Tylko taka była wtedy trend. No, trzeba tym ludziom ułatwić przekraczanie granicy. I nie było pełnych rejestrów, ile tych mieszkańców Ukrainy jest w Polsce, ile już jest w Niemczech. Panie senatorze, dobrze. Pan senator jak zwykle próbuje wszystko dokładnie tłumaczyć, i ja tę wiedzę mam, i nawet powiem kiedyś szczerze... Byłem nauczycielem akademickim, stąd mi to zostało. Ja wiem, tylko wie pan, dzisiaj jest, jeżeli mnie pamięć nie myli, 21 dzień sierpnia już, tak? Dobrze liczę? Tak, chyba tak. No to chyba tak. Za 12 dni mamy rozpoczęcie nowego roku szkolnego, co nie? No w poniedziałek 2 września. No, tak. No to tak wychodzi mniej więcej. To jak pan sądzi, minister edukacji
powinna już wiedzieć, w jaki sposób na przykład siatkę godzin układać, albo w jaki sposób nauczycieli zagospodarować na 12 dni przed rozpoczęciem roku szkolnego? Panie redaktorze, pan z reguły ma bardzo dobrą wiedzę, ale tu pan błądzi. To nie ministra edukacji. Dobrze, ale chodzi mi o samą liczbę dzieci. Po to są dyrektorzy szkół i oni tworzą siatkę godzin, plany zajęć i tak dalej. I teraz tak, okaże się w pierwszych dniach września, ile tych dzieci ukraińskich rzeczywiście w Polsce będzie. Jest tam restrykcja pewna wobec tych, którzy nie podejmą tego obowiązku szkolnego, a korzystają na przykład z 800+, że te 800+ zostanie im zawieszone, no po to, żeby zdyscyplinować rodziny ukraińskie, o tego, żeby te dzieci nie stały się pewnym marginesem społecznym za ileś lat, tylko się kształciły i uczyły się tego, co uczą się polskie dzieci, bo to i ułatwi im i nam życie w przyszłości. Więc krok jest słuszny, a to, że nie mamy pewnej statystyki, złożony problem, mówię, nie uderzam w byłych ministrów rządu PiS-u, no tylko z pewnych był taki klimat wtedy, żeby ta granica praktycznie między Ukrainą a Polską nie istniała i tam różne... Panie senatorze, okej, ja to wszystko rozumiem i szanuję i też w nikogo nie uderzam, tylko pytam, czy resort powinien mieć już wiedzę na 12 dni przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego, bo liczba 160-140 tysięcy dzieciaków, które idą do szkoły, no jednak obraz tej szkoły też zmienia i to tak powiedziałbym drastycznie, zakładając 30 dzieci w jednej klasie, no to tych klas mamy dosyć sporo, co nie? Panie doktorze, nie pamiętam też tej liczby, ile mamy szkół, ale mamy kilkadziesiąt tysięcy szkół, więc te ileś tam dzieci, które się mogą pojawić w szkole, 5, 4, 3, 10, one nie zakłócą działania szkoły, tym bardziej, że część tych dzieci ukraińskich już chodzi do polskich szkół. Więc ja wiem, że można się czepiać ministerstwa, ale ono nie jest w stanie, nawet za pośrednictwem kuratoriów, które w jakiś tam sposób nadzorują szkoły, stwierdzić, kto 2 września się pojawi w szkole. No, czyli 2 września będzie taka niespodzianka. Stanie mały Iwanek i powie, że Iwanek też dzisiaj idzie do szkoły. A ministerstwo będzie zdziwione. Rodzic tego Iwanka powinien to zrobić już teraz, powinien być zgłoszony do szkoły. No, czyli ministerstwo powinno mieć wiedzę. Często swoich dzieci w ostatniej chwili zgłaszają, a co dopiero Ukraińcy, którzy dla nich to nie jest ojczyzna, tylko to jest kraj. Ale panie senatorze, panie redaktorze, no w ogóle jakieś tutaj takie androny opowiadamy. No po pierwsze, obowiązek szkolny w Polsce każdy rodzic ma w stosunku do swojego dziecka. Każdy rodzic ma taki obowiązek i zapisać dziecko do szkoły, gdzie jest rejonizacja. Może to dziecko zapisać do innej szkoły, ale musi to zgłosić. Jest system informacji oświatowej. Każdy samorząd dysponuje w wydziałach edukacji takim systemem, ponieważ samorządowcy muszą wiedzieć, ile mają dzieci w szkole, jak podzielić te klasy, jacy nauczyciele w tych klasach mają pracować i ile tych klas mają mieć pod sobą i też ile w budżecie mamy przeznaczyć środków finansowych, bo przecież za każdym dzieckiem te pieniądze idą. W związku z tym to nie jest tak, że ministerstwo nie ma żadnych danych. Ministerstwo ma dane, nawet ma dane z zeszłego roku, więc może też sobie porównać. To nie jest tak, że nagle w tym roku... No dobrze, a 140 tysięcy dzieciaków, których nie może się pani... Nie może się doliczyć. Podobno jest 300 tysięcy dzieci ukraińskich w Polsce, około 150 do 180 dzieci, bo tylko takie dane znalazłem, było w 2022-2023, czyli w tym roku szkolnym w Polsce. W związku z tym to jest jakiś tam szacunek. Czy pani Nowacka jest w stanie dzisiaj powiedzieć, jaka liczba będzie docelowo we wrześniu? Nie, nie jest w stanie i pewnie nikt nie jest w stanie, ale ona może, ta liczba, być wokół, nie wiem, plus minus 10 tysięcy, no nie więcej, bo nikt się nie spodziewa, że będzie nagle eksodus za 12 dni nowych Ukraińców. A jeżeli będzie, to jest sytuacja kryzysowa i tego nikt nie przewidzi i nie mamy co pretensji do pani Nowackiej. Do pani Nowackiej można dzisiaj mieć pretensje i być może mają je samorządowcy, że ministerstwo nie jest w stanie tych szacunków powiedzieć, bo te pieniądze przecież będą wypłacane i przekazywane samorządom przez budżet państwa. Inne jest pytanie, kto płaci za dzieci ukraińskie, które uczą się w szkołach polskich. Kto płaci? My wszyscy, Polacy. No. Polacy. Ukraina się nie dokłada do tego, bo Ukraina jest w stanie wojny i to jest znowu następne pytanie. To, co mówię zawsze będąc w każdym programie, ile będziemy z tego mieli po zakończeniu tej wojny, czy po zakończeniu tego konfliktu, ale ja w postaci, odpowiem, w postaci odbudowy Ukrainy.
Ukrainy, ile Polska będzie mogła na to liczyć, będzie mogła mieć, co rząd Tuska w tej sprawie załatwi, bo dzisiaj to my tylko i wyłącznie płacimy. Norbert Kaczmarczyk. Wątków jest kilka, przede wszystkim o dbanie o kwestie związane z bezpieczeństwem, no bo bezpieczeństwo, służba zdrowia, edukacja, no to rzeczy, które powinny otaczać nas w takim najwyższym standardzie. Profesjonalizacja w kontekście służby zdrowia, zamykanie oddziałów, to może na papierze dobrze brzmi i często ekonomiści, którzy robią te restrukturyzacje, oni zakładają, że to się zbilansuje. Tylko że ja teraz zadam takie pytanie, czy opłaca się posłać dziecko do szkoły, jeśli chodzi o korzyść tu i teraz dla rodzica, czy opłaca się państwu tu i teraz inwestować w to dziecko? Tu i teraz nie. Natomiast jutro, pojutrze to dziecko będzie wielkim kapitałem dla państwa polskiego i ja uważam, że zamykanie szkół, zamykanie szpitali, zamykanie oddziałów tylko dlatego, że się budżet nie spina. Jeżeli przychodzi do mnie burmistrz, wójt, samorządowiec, dyrektor szpitala i mówi, wiesz, to się nie spina, to ja mówię, zacznijmy rozmowę od początku, bo jeżeli ja słyszę taki argument, to jest najgorszy argument w kontekście bezpieczeństwa Polski, bezpieczeństwa obywateli i takiej swobody i dostatniego życia w regionie, gdzie szpital czy szkoła ma gwarantować te podstawowe zabezpieczenia. Więc na pewno nie zgodziłbym się tutaj z kwestią związaną z obcinaniem tych oddziałów w szpitalach. Na pewno bym postawił na bardzo dobrze zorganizowane SOR-y, aby każdy obywatel, który trafia do szpitala, nie siedział tam na izbie przyjęć przez kilkanaście godzin, na końcu się dowiedział, że nie ma lekarza, tylko żeby ten oddział ratunkowy ewentualnie zdecydował poprzez współpracę, kooperację powiatowego szpitala z szpitalem na przykład w dużym mieście, że na przykład ta operacja, ten zabieg będzie lepiej zrobiony w miejscowości X, ale nie może też być tak, że szpital zamieni się tylko i wyłącznie w oddział ratunkowy i nie będzie tam kompetentnych lekarzy. Ja bym chciał, proszę państwa, tak na marginesie, jeżeli mogę, bo to jeżeli mówimy o chcieństwie, to ja bym chciał, żeby ten sam zabieg był tak samo zrobiony w każdej jednej placówce, a nie lepiej albo gorzej w jednej czy w drugiej. Ja też, ale na chwilę obecną w sytuacji, gdzie zawód prawnika i lekarza był niedostępny dla wielu obywateli, którzy no niestety no, za mało było miejsc w szkołach. Tutaj trzeba, bo niektórzy pytają, no, gdzie jest problem, że mury są, że jest sprzęt często, ale problem jest z kadrą. No, lekarze są fantastyczni, ale jest ich za mało. Niektórzy pracują od świtu do zmierzchu, dużo zarabiają, ale ja im tych pieniędzy nie żałuję, bo oni nie mają często następców i po prostu ciągną wielogodzinne dyżury. Ja chciałbym, żeby po prostu polska klasa polityczna zauważyła to. Za czasów Zjednoczonej Prawicy jeszcze minister Ziobro otworzył zawód prawnika. Dzisiaj tych prawników jest więcej. Chcesz fantastycznego prawnika, który wyciągnie cię z największych kłopotów, płacisz dziesiątki tysięcy. Chcesz prawnika, który napisze ci pismo do urzędu, płacisz paręset złotych. Jest wybór, masz wybór. Natomiast z lekarzami często jest tak, że jeżeli chcesz mieć zrobioną dobrze operację, zabieg, to albo czekasz na tego najlepszego w mieście i czekasz po kilka miesięcy albo kilka lat, albo po prostu trafiasz, albo nie masz wyboru. No i na tym polega ta różnica. Nie ma wyboru, dlatego że była klasa polityczna w latach 90., która prowadziła do tego, do elitaryzmu pewnych zawodów. I ten elitaryzm miał prowadzić do tego, że ludzie, którzy nie byli z układu, po prostu nie mogli dostać się do szkoły, nie mogli zdawać przedmiotów, nie mogli w tych zawodach pracować. To jest podstawowy problem. Dzisiaj jako cała klasa polityczna powinniśmy sprawić, by tych szkół było więcej, by więcej było przyjęć na medycynę, by doprowadzić chociażby jak w sytuacji zawodu prawnika, by tych ludzi było więcej. I nie może być ten zawód elitarny, on ma być dla ludzi. To przede wszystkim nie szkodzić. Każdy powinien budować taki zakres kompetencji w swoich regionach, by to bezpieczeństwo, jeśli chodzi o zasób służby zdrowia, lekarzy, pielęgniarek, położnych, był na wysokim poziomie. Co do kwestii ukraińskiej,
to oczywiście od wielu opytamy o to, czy są załatwione kontrakty, czy będziemy uczestniczyć w odbudowie Ukrainy. To jest niezwykle istotne. Ale też trzeba podkreślić jedną podstawową rzecz. Polska przyjęła miliony Ukraińców, pomogła. Wielki szacunek dla Polaków, dla nas, dla obywateli za to przede wszystkim. Niezależnie od tego, kto w jaką partię wierzy, komu kibicuje, obywatele wszyscy zachowali się jak trzeba. Natomiast dzieci ukraińskie i obywatele Ukrainy, którzy dzisiaj pracują w Polsce, zadajmy sobie jedno pytanie, bo często Konfederacja to podnosi, że co my z tego mamy, co my z tych ludzi mamy. Zastanówmy się w momencie, gdzie tych ludzi by na przykład nie było. Czy obsługa zawodów typu, no ja podam przykład z Proszowic, jest fantastyczny dyrektor Dariusz Pomykalski, wielu Ukraińcom pomógł w czasie kryzysu, kilku z nich pracuje na basenie w Mosirze. Okazuje się, że mówi były krytyczne momenty, że ten człowiek mówi do mnie: Norbert, gdyby nie ci ludzie, to ten basen byśmy musieli na kilka miesięcy zamknąć. Często jest tak, że ci ludzie wykonują po prostu pracę i oni napędzają też naszą gospodarkę, więc to już jest in plus dla nas, bo Niemcy mają z tym problem i zawsze chcieli Polaków do pracy, potem uchodźców, potem sobie z nimi nie radzili, więc wykorzystajmy też kapitał ludzki. Jeśli chodzi o to, że inwestujemy w nich, jeśli chodzi o tutaj edukację, to być może powinno być tak, że za obywatelem musi iść jakiś obowiązek w przyszłości. Mówi się o studiach, jeżeli kończysz w Polsce medycynę, pracuj w Polsce. Być może obywatel, który dostaje darmową edukację w Polsce, powinien wykonać jakiś obowiązek wobec naszej... I z całą pewnością po przekroczeniu granicy będzie ten obowiązek wykonywał. Panie pośle, powiem szczerze, większych bajek nie słyszałem. Ale dobra, no pora to jeszcze taka w miarę wczesna. No możemy rzeczywiście w tym toku rozmawiać. Do pracy, gdyby taksówkarz z Ukrainy nie przyjechał. Ja nie jestem taki sceptyczny, nastawiony do... Jasne, ja też w ludzi wierzę. Panie senatorze, do pana błyskawiczny ad vocem. Pan mówi, że pielęgniarka... To znaczy tak, troszeczkę ja się pomyliłem i troszeczkę pan się pomylił. Według Unii Europejskiej pielęgniarka musi być kształcona na poziomie licencjatu. No. Nie musi mieć magistra. Tylko wie pan, licencjat to z reguły chyba 3 lata, nie? Kiedyś były szkoły pielęgniarskie, one trwały chyba 5 lat. Wyższej szkole humanum jakaś była taka szkoła. Panie senatorze, 5 lat kiedyś trwało liceum medyczne i wychodziła pielęgniarka. Kwalifikowane pielęgniarki. Tak jest. A dzisiaj oprócz liceum 4-letniego jeszcze 3 lata licencjatu. Po co? No i też mam wątpliwości, często Unia Europejska jest w wielu sprawach przeregulowana i potem się takie twory jak te Kolegium Humanum, które działało w specyficzny sposób, już tam teraz absolwenci tego Kolegium Humanum, ministrami są w waszym rządzie, w Soku czy tam, no to takie ważne studia, że tylko oni się tam nadawali, żeby być w Soku wysoko dobrze opłaconymi wiceprezesami. No coś tam popieprzyliśmy w tym systemie. Nawet, przepraszam, mówię takim językiem może bardzo kolokwialnym. Panie senatorze, ja bym akurat uczelni Kolegium Humanum nie obrażał, bo większość pana kolegów i koleżanek absolwenci z dyplomami stamtąd jest, a nie wiem, czy pan wie, że na przykład, jak to panu powiedzieć, żeby za dużo panu nie powiedzieć, a ciekawość wzbudzić. Najważniejsze osoby w państwie składały tam dokumenty i studiować chciały, na przykład psychologię. O, może pan to delikatnie naprowadzę. Nie. A skąd taka popularność studiów się rozpoczęła? Bo w państwie polskim ciągle jeszcze jest dużo spółek Skarbu Państwa. I tam nie, tak, ale ja już panu wytłumaczę, ponieważ kiedyś ludziom wpojono, że nie możesz być zwykłym robolem, tylko musisz być magistrem. I to jest konieczne. Który był trudny. Ja taki dwukrotnie taki egzamin brałem udział i 2 razy go zdałem pozytywnie. Ale był trudnym egzamin. Panie senatorze, z panem jak się rozmawia, to naprawdę mądrego warto posłuchać. Było mnóstwo ludzi chętnych do tych rad nadzorczych, ale kwalifikacji nie było. No to wymyślono, bo ten przepis pojawił się właśnie w czasie Zjednoczonej Prawicy, że jak będzie miał tak zwane studia MBA, nie studia, to tam jest rzeczywiście wymiana doświadczeń i tak dalej i można coś z tego dobrego wynieść,
ale nie w taki sposób, jak działało Kolegium Humanum czy niektóre inne szkoły, że to było wszystko zdalnie i na telefon do tego rektora: panie rektorze, to już mam te MBA, czy jeszcze nie mam, ile jeszcze muszę dopłacić, bo to wszystko było płatne jeszcze, żeby o jasność. Ale to wie pan, panie senatorze, ale to kto jak kto, pan nie powinien tak szafować tego typu zwrotami, bo akurat dowcip z życia wzięty, towarzyszu sekretarzu, to ja właściwie na którym roku studiów jestem, to się wziął za waszych czasów, no. Pan sobie robi żarty z ludzi. To był dowcip i ja takich przypadków nie znałem, chociaż była... No ale wie pan, no ówczesna kadra, establishment, który nagle się profesor podorabiał, no to tak studia kończył. No. To muszę powiedzieć, że wśród innej profesury przebywałem, bo znałem ludzi wykształconych, dobrze wykształconych, i można było skorzystać w rozmowie z nimi. Zresztą podobnie jak z panem redaktorem, bo tu chwalę pana redaktora. Ja też naprawdę z prawdziwą przyjemnością do rozmów podchodzę. I wzajemnie się uczymy, chociażby jak te studia podyplomowe dla pielęgniarek, czyli licencja dla pielęgniarek. To tyle. Ale teraz wracając do tej sytuacji związanej jakby w ogóle z dopuszczaniem do zarządzania, wyraczyłem ten temat spółek, rad nadzorczych i tak dalej. Nie. Od tego uciekamy, bo już nie zdążymy. Musimy niestety puentować. Jolanta Milas. Ale to warto tym porozmawiać. Ja tu chciałam, panie senatorze, panu jedną... Tyle instytucji państwowych, to musi być zachowany poziom kadry zarządzającej i nie półroczne studia MBA, czy nawet roczne, może decydować, kto się od tego nadaje. Tam zdaje się jest jeszcze, ale wie pan, żeby zasiadać w takich radach nadzorczych, panie senatorze, to tam jest jeszcze szereg innych wymogów. Między innymi prowadzenie czy działalności gospodarczej, czy zajmowanie stanowisk kierowniczych. Jeżeli się tego w życiu nie robiło, to rzeczywiście jest to później dość wątpliwe. Czy ktoś powinien zasiadać, czy nie powinien zasiadać? Przesadza pan, panie redaktorze, można być członkiem Platformy Obywatelskiej. Nie wystarczy, Jolanta Milas. Panie senatorze, ja chciałam panu, bo pan senator już skończył fajnie, podpowiedzieć jedną rzecz, bo pan tutaj zauważył, że ważne jest wychowanie inżynierskie, ścisłe i tak dalej. Polecam lekturę projektu ustawy o wychowaniu patriotycznym. Tam jest jeden program imienia profesora Stefana Banacha, słynnego polskiego matematyka, gdzie właśnie to wszystko PSL przygotował, w jaki sposób to ma być wprowadzane i robione. I zaraz na początku tej ustawy też jest dużo na temat wychowania inżynierskiego, matematycznego, już poza, to też jest element wychowania patriotycznego. A co do wymogów Unii, o których tu było przed chwilą mówione, to bardzo często te dyrektywy unijne, które są implementowane do polskiego prawa przez was, panowie posłowie, przez nasz parlament, jest jak gdyby takie zjawisko gold plating się to nazywa, czyli Unia wymaga tyle, a polski Sejm wprowadza. No to proszę państwa, jak na przykład więcej. Z chowem, czy ja nie pamiętam, czy dotyczyło drobiu, czy dotyczyło, ja tu mam mnóstwo czy dotyczyło przykładów. Innej zwierzyny. Unia mówiła, ściany mają być proste, płaskie, no to wprowadzono w Polsce kafelki. A co? Tak, i wiele innych obostrzeń. I pan ma rację, że w Niemczech są mniejsze wymogi, a u nas są o wiele większe, zupełnie niepotrzebne. I tu należałoby z tym uważać, że jeżeli Unia wymaga troszkę, to my wkładajmy do polskiego prawa tyle, jeżeli nie troszkę mniej, bo też można troszkę mniej włożyć. Jedną rzecz odniosę się do tego, co mówiliśmy w sprawie lekarzy. Przypomnę, że to pan minister Wieczorek za chwilę będzie zamykał kierunki lekarskie, bo według niego one nie spełniają standardów, więc nic nie robicie. Ale za to da akademię za złotówkę. Nic nie robicie, żeby te kierunki otwierać, akademika za złotówkę, jak studenci nie mieli, tak nie mają, jak nie mieli tych mieszkań na wynajem, które tam obiecywaliście, że będziecie mieli z KPO 5 milionów chyba tam mieliście budować, też tego nie ma. A jeżeli chodzi o standardy unijne i te procedury unijne, to my pokazaliśmy, jak bardzo prosto można pieniądze pozyskiwać, a więc stworzyliśmy Polski Ład Samorządowy, z którego inwestycji wiele samorządów pozyskało na podstawie wniosku na jednej kartce A4. Da się, polecam, żebyście to kontynuowali, a nie żebyście zaorywali ten program, z którego dzisiaj samorządowcy nie mogą. Drodzy widzowie, perspektywę polityków i polityczną już znacie. Po godzinie 11 spróbujemy z innej perspektywy życiu naszemu codziennemu się przyjrzeć. Dobrego dnia państwu. Widzimy się za moment. Do zobaczenia. Do zobaczenia.